Zaczynamy D na rynkach, czyli program o tym, co jest istotne dla giełd gospodarek i dla Twoich pieniędzy. W ciągu kilkunastu najbliższych minut dowiesz się, co wydarzyło się na rynkach i gdzie można było zarobić. A także dowiesz się, co wydarzy się w tym tygodniu na rynkach i co trzeba absolutnie wiedzieć. Aby nie stracić. A o tym wszystkim w tym programie. Ja nazywam się Paweł Cemcyk i zapraszam na DNA. A DNA to oczywiście dane tygodnia, najważniejsze wydarzenia, no i aktywni widzowie. Aktywni widzowie, którzy zadają pytania na dnarynków.com. Na pytania, które tam padały w ciągu ostatniego tygodnia, udzielę odpowiedzi dokładnie w tym programie. Te najciekawsze, te najbardziej interesujące pytania już w drugiej części. A jeżeli chodzi o ten odcinek DNA Rynków, no to mamy. Połowę wakacji i mamy ofertę last minute. Dokładnie 9 dni zostało na zapisanie się do otwartych funduszy emerytalnych. Jeszcze tylko i wyłącznie ten tydzień i kawałek następnego, a potem oferta spadnie z naszych możliwości. Oferta Last Minute, z której korzysta coraz więcej zainteresowanych, z coraz więcej uczestników otwartych funduszy emerytalnych, co dokładnie możecie zobaczyć na tym wykresie. Dzienne zapisy do otwartych funduszy emerytalnych na ostatni czwartek to dokładnie ten wykres. To są, uwaga, dzienne zapisy, a więc tyle osób dziennie zapisuje się do OFE, a łącznie ta liczba składa się już na 690 tysięcy. Dokładnie tyle osób na ostatni czwartek było w otwartych funduszach emerytalnych, no i to, co na pewno raduje, to że trend, jeżeli chodzi o te Zapisy rośnie w górę. Ten trend można powiedzieć też trochę rozpoczęliśmy, bo dokładnie w tym miejscu, 20 czerwca 2014 roku, miałem okazję składać swoje oświadczenie wraz z 40 oświadczeniami znajomych, a więc Paweł i 40 rozbójników. Trochę udało mi się rozpocząć trend, a więc dobrze, oby tak dalej. Ten tydzień na pewno decydujący dla otwartych funduszy emerytalnych, czy rzeczywiście uda się sięgnąć być może nawet miliona uczestników, no ale nie tylko ofem rynkami rynki żyją oprócz tego oprócz tych rosnących zapisów niestety mamy na rynkach i w gospodarkach trochę spadków przede wszystkim w ostatnim tygodniu mówiliśmy w DNA rynków że istotną informacją będzie Inflacja i dokładnie na tym wykresie z ostatniego tygodnia inflacja w Polsce, która to inflacja miała być dużo, dużo niżej, miała być prawie że ujemna, a aż tak nisko nie była. Dokładnie inflacja w Polsce w tej chwili to 0,3% w skali roku, a więc stosunkowo bardzo, bardzo mało. Widać doskonale, że w 2013 roku ta inflacja spadała bardzo mocno. Teraz. Utrzymuje się na mniej więcej takim samym poziomie. No i to, co można z pewnością powiedzieć, to, że za kolejny miesiąc, czyli dokładnie w lipcu, inflacja będzie niżej. A to wszystko dlatego, że będziemy się odnosili do tego punktu. Wtedy, w lipcu 2013 roku, inflacja bardzo mocno wyskoczyła, bo to było przez śmieci, o tym mówiliśmy w DNA rynków, a teraz w lipcu. Tego efektu nie będzie, a więc pewnie zero, a być może w historii Polski pierwszy spadek inflacji, spadek i ujemna dynamika inflacji, ale o tym dopiero za miesiąc spada inflacja. No i to nie jest jakiś wielki dramat, ale to, co jest problemem dla polskiej gospodarki, to spadająca produkcja przemysłowa. O tym też mówiliśmy w ostatnim odcinku DNA Rynków. O tym, że będzie ta produkcja słaba. Wydawało się, że jest to pewne, ale o tym, że będzie faktycznie aż tak słaba i sięgnie zaledwie 1,7%. No to aż tego tak słabo się nie spodziewaliśmy. Niestety, spadająca produkcja to zła informacja dla polskiej gospodarki. No i wybitnie zła dla wzrostu gospodarczego w drugim kwartale 2014 roku. E, ten drugi kwartał, wszystko na to wskazuje, niestety będzie słabszy od pierwszego. A to przez to, że właśnie produkcja solidnie spadła na przyszłość. Na razie te zapowiedzi produkcyjne słabe. No ale skoro w Polsce trudno jest zarabiać i skoro w Polsce dzieje się źle, to gdzie może być lepiej? W zeszłym tygodniu też mówiliśmy w DNA rynku, że istotne dane będą o sprzedaży i produkcji w Stanach Zjednoczonych, czyli tej największej gospodarce na świecie i też widzimy, że w Stanach. Jeżeli chodzi o sprzedaż i o produkcję, to są to wskaźniki na poziomie. Na poziomie całkiem dobrym, bo jeżeli chodzi o produkcję, to rośnie ona o 3%, jeżeli chodzi o sprzedaż, to rośnie o 4%, a więc. Dość dobrze, choć tak naprawdę inwestorów najbardziej cieszył ten moment, kiedy rzeczywiście widzieliśmy, że dynamika jednej i drugiej informacji rośnie, czyli jest coraz lepiej. Teraz, choć faktycznie jest dobrze, no to te informacje w obydwu wskaźnikach niestety już zakręcają. Oby to był tylko i wyłącznie krótkoterminowy trend, bo w innym przypadku Stany też będą miały. Problemy, a więc produkcja i sprzedaż w Stanach umiarkowanie dobrze, i na szczęście. Jeszcze jedna dobra informacja, też z ostatniego odcinka DNA Rynków. Mówiliśmy, że będą informacje z Chin i że mają szansę zaskoczyć pozytywnie. I? No i faktycznie udało im się zaskoczyć pozytywnie. Tu dokładnie dwie informacje. Chińskie PKB w kolorze niebieskim, chińska produkcja w kolorze czerwonym. No i ostatnie trzy lata tych wskaźników. Co, to, co widać bardzo, bardzo wyraźnie, to 2012-2011 rok, kiedy rzeczywiście chińska gospodarka miała się źle. No i teraz, w końcu, w 2014 roku zaczyna się obserwować odrobinę optymizmu. No na razie mówimy, proszę Państwa, o tym, o tym małym wyskoku, o tej drobnicy, no ale wszystkie zmiany duże biorą się z małych. Na razie ta mała zmiana ma szansę przekształcić się na plus, bo zapowiedzi z chińskiej gospodarki już dokładnie w tym najbliższym Tygodniu, w tym tygodniu, o którym opowiemy za chwilę, bo jeszcze spójrzmy na to, jak zachowały się rynki właśnie w ostatnim tygodniu. Przede wszystkim WIG 20 który WIG 30, który no nieznacznie urósł blisko 1%, sześciomiesięczna zmiana tego indeksu praktycznie na zero SP500, czyli amerykański rynek. Tutaj blisko rekordów, no i też niewielkie, ale wzrosty. No i do tego euro-złoty, najbardziej interesująca nas para walutowa, która delikatnie poszła w górę. 4 złote, 15 groszy, zł, no szału nie ma, zmienności też, ale na szczęście stabilizacja to to, co w złotówce jest najbardziej potrzebne. To, co zostało przeze mnie wybrane jako najciekawsze aktywo ubiegłego tygodnia, specjalnie dla Was, to w tym przypadku za zeszły tydzień Rosja. Rosja, która niestety jest pod wpływem sankcji, która... Bardzo silnie traci prawie 8% zmiany w zeszłym tygodniu, tylko niestety na minus. No a w tym samym czasie, w ciągu 12 miesięcy, jeżeli chodzi o ten sam rynek, to spadek sięga dokładnie. Ponad 7%, czyli ostatni tydzień naprawdę dla rosyjskiego rynku słaby, no ale jeżeli chodzi o długoterminowy trend, to praktycznie bez zmian, czyli faktycznie w Rosji dużo buja, czasem jakiś samolot nawet przeszkadza wzrostom, no a jeżeli chodzi o sam fakt rosyjskiej giełdy, to na razie inwestorzy wyraźnie mówią, Rosji należy. Unikać. O tym, co trzeba unikać, o tym, co trzeba wiedzieć na giełdach, gospodarkach i w swoim portfelu. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, można te pytania zadawać na dnańków.com. Na te pytania odpowiadamy w drugiej części programu, która dokładnie za chwilę, bo jeszcze. Skupmy się na tym, co się dokładnie wydarzy w tym tygodniu, a więc oferta last minute najważniejsze wydarzenie całego tego tygodnia. Przy czym, jeżeli chodzi o poniedziałek, no to w poniedziałek rzeczywiście danych makroekonomicznych za dużo nie ma. Trzeba powiedzieć, sobie, wprost wolne w Japonii to jedyne wydarzenie, które może kogokolwiek interesować, bo rzeczywiście w Japonii nie będzie handlu. Ba już na pewno nie ma, bo godzina 10:15 wybija, więc japoński rynek i tak byłby zamknięty. Zatem poniedziałek za nami, przejdźmy śmiało dalej, już jest wtorek, i we wtorek. No, też specjalnie kalendarium makroekonomiczne nie jest jakoś hmm, bogate. Sprzedaż domów na rynku wtórnym w Stanach Zjednoczonych i mniej więcej okolice 5 milionów mieszkań. Stopy procentowe w Stanach bardzo nisko, zatrudnienie w Stanach bardzo wysoko, a więc absolutnie nie byłoby niczym dziwnym, gdyby te domy w Stanach Zjednoczonych faktycznie sprzedawały się jeszcze lepiej. Domy, jeżeli chodzi o Amerykanów, no to na wysokość 5 milionów sztuk to naprawdę byłby niezły wynik, chociaż to jest ujęcie zanualizowane, czyli nie przez miesiąc, a przez cały rok w Stanach Zjednoczonych tyle domów na rynku wtórnym się sprzedaje. To, co będzie jeszcze istotne, to cena tych domów i ta informacja też będzie we wtorek, ale to tylko dla takich wybitnych obserwatorów amerykańskiego rynku to też nie powinno ruszyć na pewno polskimi, a nie europejskimi indeksami. Tutaj będzie bardziej skoncentrowana uwaga inwestorów na ewentualnych kontrsankcjach, które mogła, mogłaby Rosja. Z siebie, ze swojej gospodarki, faktycznie dać na całą resztę Europy. Przejdźmy zatem do kolejnego dnia. Tu już mamy środę, i środa to wybitnie polski dzień. Jeżeli chodzi o środę, to mamy sprzedaż detaliczną i stopę bezrobocia. Obydwie informacje bardzo istotne dla gospodarki, bo pokażą, jak się zachowywały te dwie dane właśnie w czerwcu, czyli w ostatnim miesiącu drugiego kwartału. No i jak zawsze w DNA rynków. Spójrzmy, jak wyglądało to, wyglądało to bezrobocie, jak wyglądała sprzedaż detaliczna w ostatnich miesiącach. Tu, to, co wyraźnie widać, to jest na pewno bardzo, bardzo dobra informacja na dole, jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, to trzymamy się fenomenalnie. Bata, stopa bezrobocia i można to powiedzieć wyraźniej na 100% jeszcze solidnie spadnie i to jest dobra informacja. Niestety. Sprzedaż detaliczna w Polsce też spadnie. Ostatnio mieliśmy efekt świąt Wielkanocy, to było tutaj. Potem mieliśmy delikatne, negatywne zaskoczenie, to było tutaj. No i teraz ciągle widzimy, że pensje rosną, że inflacja jest nisko, no a sprzedaż detaliczna, niestety, szału jakiegoś ze sobą nie powinna pokazać. Te okolice mniej więcej 4%. To jest ym, dobrze, na tyle dobrze, aby się nie martwić, ale też na tyle słabo, aby nie myśleć o wzrostach. A więc jest to taki neutralny poziom, wszystko powyżej 4%. Naprawdę by nas pozytywnie zaskoczyło, pokazałoby, że popyt wewnętrzny jest silny, że konsumpcja dalej napędzi polską gospodarkę. Jednak ostatnio dane z Polski zaskakują coraz to bardziej negatywnie. Więc to, czego ja bym się spodziewał, to że niestety czwórki tu z przodu nie zobaczymy. A więc sprzedaż spada to źle, bezrobocie spada to dobrze, no ale ten informacje wpłyną tylko i wyłącznie oczywiście na polski rynek, zwłaszcza na rynek małych i średnich spółek, które coraz to słabsze w ostatnim czasie. Przejdźmy do kolejnego dnia, do czwartku, gdzie w czwartek wybitnie dane, jeżeli chodzi e, istotne dla całego świata. Przede wszystkim to dzień z indeksami PMI, a więc te zapowiedzi gospodarcze dla poszczególnych e, krajów. No i co tu widzimy? Będzie Japonia i Chiny, a więc dwie gospodarki, które powinny pokazać że faktycznie jest lepiej. Wszyscy, którzy regularnie oglądają DNA rynków, wiedzą doskonale, że jeżeli za każdym razem indeks PMI jest więcej, Wynosi więcej niż 50 punktów, to jest dobrze. Im szybciej rośnie, tym jest lepiej, a jeżeli zaczyna spadać, to należy się martwić. Wszystko poniżej 50, to już jest problem. I gdzie powinno być dobrze? Chiny i Japonia, tu powinniśmy faktycznie obserwować wzrost, a to, gdzie może być niestety gorzej, to Niemcy i strefa euro. Tu co prawda nie spodziewałbym się jakichś super dynamicznych spadków, no ale to, czego należy się spodziewać, to faktycznie ostatnie informacje i ze strefy euro, i z Niemiec. Zapowiadały, że to super ożywienie europejskie niestety nie tak dynamiczne, jakby wszyscy chcieli, a więc trzeba się przygotować, że te informacje pozostaną na tym obecnym poziomie. Niestety to będzie oznaczało, że ożywienie w Europie słabsze niż jeszcze się spodziewaliśmy, ale nie jest tak źle. Japonia i Chiny powinny w czwartek zaskoczyć pozytywnie. No i kończymy oczywiście ten tydzień, jak każdy, piątkiem, gdzie będą dwie informacje. Przede wszystkim Japońska inflacja, więc co się dzieje ze wzrostem cen w Japonii, gdzie ostatnio Japoński Bank wyraźnie mówił, że wzrosty inflacji są dobre, są zdrowe. Japoński Bank chciałby tą inflację na poziomie 2%, jest dużo, dużo wyżej, bo jest 3,7%. Ale w dużej mierze to zasługa podwyżki, podwyżki podatków. Podatki podrosły o 3%, a więc w związku z tym no, też ta inflacja podskoczyła. E, na razie ważna informacja jest taka, że Japoński Bank Centralny nie będzie ograniczał drukowania, nie będzie ograniczał stymulowania japońskiej gospodarki, mimo że rzeczywiście inflacja jest dużo, dużo wyższa. Jeżeli się pojawi coś powyżej 4%, wtedy zaczniemy się martwić. O Japonie. No ale na razie w piątek będziemy mogli się martwić o niemiecką gospodarkę, bo właśnie w piątek niemiecki indeks IFO, czyli nastroje niemieckich producentów i eksporterów. No i uwaga, ten indeks naprawdę jest decydującą informacją na cały ten tydzień. Jeżeli indeks IFO rośnie, to faktycznie nie należy się martwić. Jeżeli indeks IFO spada, to trzeba myśleć bardziej o uciekaniu z akcji. I to co widzimy ostatnio, no to 2013 rok było dobrze. A teraz dokładnie tutaj widać wyraźnie, że jeżeli chodzi o indeks IFO, to idziemy niestety w dół trzeci z rzędu kolejny odczyt in minus. Dość wyraźnie pokaże, że na niemieckie wzrosty, na niemiecką lokomotywę nie ma co specjalnie liczyć. No i trzeba się liczyć z tym, że wtedy akcje mogą negatywnie zaskoczyć, szczególnie przy tak małych obrotach, jakie mamy właśnie w tych ostatnich tygodniach na rynku. Co trzeba wiedzieć, aby wiedzieć, gdzie zarobić, aby wiedzieć, że się nie straci właśnie w tym tygodniu, na pewno trzeba wiedzieć, ile wyniósł indeks IFO, jak zachowały się indeksy PMI, właśnie dla największych gospodarek na świecie, z która to informacja będzie już w czwartek. No i dowiedzmy się też, jak wyglądała polska sprzedaż, czyli czy faktycznie ta sprzedaż Polsce pomaga, czy przeszkadza. O tych wszystkich informacjach z pewnością dowiesz się z kolejnego odcinka DNA Rynku, który dokładnie za tydzień, w poniedziałek 28 lipca. I na ten odcinek już teraz serdecznie zapraszam, a oprócz tego zapraszam na drugą część programu, gdzie będą pytania od widzów.